Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Dawidzie. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy Pana drogi przyjaciel Łukasz jest jeszcze Hansem, czy już Górolem? Czy drogi przyjaciel Pana Dawida Łukasz jest jeszcze Hansem, czy już Górolem? Dobrze. Czy jest jeszcze Hansem? Czy już Górolem? No cóż, lepiej mi się tutaj przedstawia Górol. A więc tak, ale od początku. Jeżeli chodzi o bycie Hansem, co jest na tak? No to co jest piątka kielichów, taki troszeczkę dyskomfort jakiś mi się pokazuje. Taki, no, płacz nad rozlanym mlekiem. Tutaj, no, to jakby, jeżeli chodzi o bycie Hansem, tutaj, no, może to wprowadzać do życia Pana przyjaciela jakiś taki dyskomfort, no, niefajne uczucie, tak? Co jest na nie? Królowa monet. Tutaj jak albo jakaś kobieta sprawia, tak, że energetycznie tutaj pan Łukasz no, nie czuje się tym Hansem, bądź nie jest Hansem. Ewentualnie jakby wartość tego bycia Hansem nie jest aż taka istotna dla niego, tak? Tutaj tak to wygląda. No i karta rada to jest siódemka kielichu, czyli to jest taka karta mówiąca o zakładaniu czegoś na zapas, o forsowaniu czegoś na siłę, o jakichś takich planach, ale nie o działaniu, nie o aktywności, tak? Na pewno. To mi wnosi po prostu takie działanie na tylko i wyłącznie na gruncie myśli, tak? A nie takiej aktywności fizycznej, tak? Tutaj jakieś takie, no takie rozmarzenie, myślenie, to mi wnosi. Zaś jeżeli chodzi o bycie Górolem, to tak. Co jest na tak dwójka buław? No to mówię jakby o czekaniu takim, o też taka stagnacja. Czy Hans, czy Górol? Czy prawo, czy lewo, tak? Takie czekanie w zasadzie, no też tutaj nie ma ruchu. Co jest na nie? Królowa buław. Tutaj również kobieta mi się pojawia, która to znowu jakby sprawia, że Pan Łukasz nie czuje się, bądź nie jest też Górolem, tak? Ale to są wpływy tej kobiety. No to najczęściej królowa buław mówi o kobiecie takiej temperamentnej, charyzmatycznej. Często mówi o byłej partnerce, bądź kobiecie, z którą by się chciało być, tak? Bądź też, no ale nie musi, może to być na przykład koleżanka czy mama, tak? No różnie może być. Natomiast taka temperamentna, ognista kobieta, która jakby przez wpływy której Pan Łukasz nie czuje się Górolem, bądź nim nie jest, tak? Na takiej zasadzie. Natomiast karta rady to jest szóstka monet i to jest świetna karta. Dużo lepsze od siódemki kielichów. Szóstka monet mówi mi zawsze bardzo pozytywnie. Ona tutaj wnosi szanse, nadzieje, również jakieś kwestie finansowe, zawodowe. Zawsze tutaj dobrze charakteryzuje. Mówi o dostatku, o dofinansowaniach, o pieniążkach, tak? Mówi o szansach do zrealizowania, które jest na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, tak? I no generalnie jest bardzo, bardzo mega pozytywna. Także powiedziałabym na podstawie tych kart, że no cóż, przyjaciel Łukasz jest po prostu Górolem, tak? Jeszcze sobie tutaj zerkniemy. No, tutaj finalnie mam, moi drodzy, kartę Słońca, także kartę naprawdę najpiękniejszą z kart tarotu, jakie mi się w ogóle pokazują. Uwielbiam kartę Słońca, ona jest cudowna, spełnia marzenia, realizuje plany, to jest bardzo pozytywny wpływ otoczenia, dobre decyzje, na każdym jakby polu, w każdym aspekcie mówi mi o spełnieniu. Natomiast jakby droga do tego troszeczkę może być zawiła nieco, gdyż tutaj po tej szansie mamy taką,
no nie do końca pewność, tak? Takie bycie na pół gwizdka, tak jakby, czyli trochę tu, trochę tam, trochę Hannes, trochę Górol, tak? No tak mi to się pokazuje, no przepraszam. Dalej mamy jakieś zakończenie pewnego etapu, jakieś z powodu jakiegoś kłamstwa, no niezbyt dobre karty. Tutaj, no ja nie lubię piątki mieczy bardzo, tak? To też, no troszeczkę mnie to zmartwiło. Natomiast finalnie mamy kartę Słońca, na szczęście i bardzo dobrze, spełnione marzenia, radość i wszystko co najlepsze. Także no z tych kart, które mi tu wyszły, po prostu bardziej mi wychodzi Górol. Także no cóż, dziękuję bardzo za zaufanie. Życzę wszystkiego co najlepsze panu Dawidowi i panu Łukaszowi. Mam nadzieję, że pan Łukasz jest zadowolony z rozkładu. I że nie mam mi tutaj nic za złe. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Życzę wszystkiego dobrego, trafnych decyzji, miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia.